Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowej i są dzisiaj z nami chłopaki. Siema, chłopaki. Ale witam. Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w Koło Fortuny. Koło Fortuny, które będzie decydowało o tym, co mamy zrobić. Są różne wyzwania, ja wam zaraz przeczytam, jest tak, jakieś, albo nieważne, zobaczycie w każdym razie, jak będzie, bo niech mi się tego czuje, za dużo tego jest. W każdym razie, na samym początku chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na Instagrama i na wszystkie linki, które są w opisie Discord. Zapraszam na Discorda, ponieważ tam rozmawiam z widzami, tam możecie ze mną porozmawiać od czasu do czasu, zazwyczaj po live'ach tam zostaję i gadam z widzami. Możecie tam wbić, zostawić jakieś fanarty czy inne takie. No i tak dalej. No i też zapraszam gdzie? Do chłopaków na kanały, ponieważ tam też filmiki codziennie o około godziny 19 u nich, więc wbijajcie do nich koniecznie. Dobra, chłopaki, coś mi laguje Minecraft dziwnie, ale to nieważne. Rozpoczynamy Koło Fortuny. Kołem Fortuny dokładnie będzie tak kręcił Neon, ponieważ on ma to Koło Fortuny. Jako policjant muszę czynić powinność, prawda? Dobra, czyli rozumiem, że mam kręcić pierwsze wyzwanie, tak? Tak, czekaj. Najpierw musimy zagrać w kamień, papier, nożyce, tylko nie mamy kamienia, papiera i nożyc. A to może zróbmy po prostu tak, lepiej, że... A może zróbmy tak, że po kolei po prostu każdy będzie miał... Dobra, to od kogo zaczynamy? No... Ja chcę być pierwszy. Dobra, no to Davik, zaczynaj. Dobra, Davik, to teraz wyzwanie kręcimy dla Davika. Dobra, kręcimy. Okej, okay, ale się losuje. I wylosowało. Wejdź pod prysznic w 10 sekund. Masz 10 sekund na wejście pod prysznic. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Wolniej z tą sekundą. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A dziewięć i pół. No dobra, no tak. Niby że było. No prawie tak. Niewiele brakuje, byś był idealnie. Na początku szybko liczyłem. No tak, na początku bardzo szybko liczyłem, więc to fakt. Dobra, no to załóżmy, że ci się udało. Fajne wyzwanie w sumie na pierwsze, dobra. Druga osoba, drugą mogę być ja. Dobra, to kręcimy wyzwanie dla ciebie. Uwaga, czeka. Kręci się. Co tutaj jest? Co tu? Zaśpiewaj piosenkę, jaką chcesz. Naprawdę? Dobra, tak. Piosenkę, którą zaśpiewam, to jest... O kurczę, nie wiem jaka piosenka. Liczyłem bardzo na to, że to nie na mnie trafi to ten challenge. Ale te wyzwania są fajne, to jest super. Piosenka, nie wiem. Plaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. A mi dzisiaj widzowie napisali fajniejszą wersję tej piosenki. A to wiem. Plaskotek na płotek i walnął go młotek. Siekierka dobiła i kotka zabiła. Dobra. Wykonałeś zadanie, nie musiałeś, a dobra. Biedny, no wiem, ale to fajne zadanie. Ja też mam piosenkę. Dobra, no to dawaj, jak masz piosenkę, to dawaj. Wpadaj ci również na kanał Flowrider, bo tam jest kolejna nutka z moim udziałem. Robię hajs, a ty mówisz. Złote oczy. Wiem, co lubisz. Dobra, teraz kręcimy dla mnie, bo już się nie mogę doczekać. Dawaj, kręcimy. No. Dobra, co tutaj będzie? Uderz policjanta! Musisz sam sobie zadać obrażenia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, udało ci się, zadajcie sobie obrażenia. Ej, ale kozacko. Aha, 30, dobra, to luz. Kozacko, że akurat tobie się to trafiło, bo to było w sumie. Dla nas by to było bardzo łatwe. A ty miałeś właśnie o tyle trudno, że to ty sam musiałeś sobie zadać obrażenia. Tutaj nie mogłem zeskoczyć, bo to mnie blokowało ciągle tą góry. Dobra, teraz znowu Davik, do ciebie znowu wyzwanie. Wyzwanie dla Davika kręcimy. Okej. Let's go. Leci. I uwaga. Zareklamuj jak najlepiej kanał Szczypcona. Dawaj. Najlepsze tosty, nie takie z Biedronki, u tościka Szczypcona Games. O, najlepiej, dobra, perfekcyjnie. Losuj wyzwanie dla mnie. Dobra, leci wyzwanie kolejne. Leci kolejne wyzwanko, uwaga. Wyrzuć to, co masz przy sobie do lawy. O nie. Do lawy leciało. No dobra, wrzucam wszystko. Łuk, strzały. Mięso, nie, wszystko straciłem, co miałem. Najgorzej. Ale jesteś w sumie więźniem, więc i tak nie. No, w sumie i tak byś mnie w końcu kiedyś zabił, więc by tak nie było. Gdybym ja był tam przy tym wyzwaniu. No to tak. Dobra, 3, 2, 1, kręcimy kolejne wyzwanie. Teraz dla ciebie, no. Nie, dla ciebie. Dla ciebie, panie policjancie. No.
7 sekund challenge, ale co mam zrobić? O, 7 sekund challenge. I teraz ja i David wymyślamy ci, co ma zrobić w 7 sekund. Aha, na tym to polega. Tak, tak. Dobra. Co ma zrobić? David, może ty wymyśl. 7 sekund. Traf do kosza. O, ale... traf do kosza, czymkolwiek. Czekaj, chwila, stop, czekajcie. Ale ja mam to zrobić w 7 sekund, czy mam to robić 7 sekund? W 7 sekund masz to zrobić. 7 sekund. Start. 7, ja nawet 3. 6. Dobra. 5. 4. 3. O! 2. Trafiłem kilo. Nie, 1, nie trafiłem! 0. Jest, dobra, trafił. Trafiłem kilofem. Odzyskałem itemy, ale super. Masakra. To jest creeper. Gdzie? No tam jest, a nikt nie ma rzeczy przy sobie. O, nie. Takich, dobra, słuchajcie. A. Dawaj go z kilofa. Gdzie on jest? Nie. O. Dobrze. Zło zostało pokonane. Dawaj, dobra, teraz wyzwanie dla Davika. Tak. Kręcimy. Leci wyzwanie właśnie. Schowaj się w celi w 5 sekund. 5, 4. Ale miał łatwo, to akurat zaczęliśmy. A wypuść no. Się mnie. A to nie, teraz już nie. A sorry. Dobra, wypuszczamy. Dobra, teraz znowu na mnie. Ojejku, już się boję. Lecimy z kolejnym. Nie pamiętam, jakie tam są wyzwania, sami wymyślałem. 3 tylko zostały. Naprawdę? No, uciekaj przez 30 sekund, gdy wszyscy cię biją! O nie, Najgorzej! Daj, pomóż! Nie, ła! Nie mogę uciekać! Dawaj go, okładamy go! Ła, nie mogę sprintować! Dlaczego nie mogę sprintować? Nie mogę! Lecimy z nim! Nie, zabiją mnie! A nie liczymy w ogóle czasu! Dobra. Aha, i bardzo dobrze. O nie, spowolnił mnie jakiś płotek. To twój teraz, żeby to trzymać. O nie, dobra. Sekund. Dobra, jeszcze 15 sekund. No, będziesz uciekał na dół. No bez sensu. A jak do mnie strzelać chciał. No nie, lecimy, no dawaj go. Ała, nie, zabiją mnie zaraz. Ała, mamy go. Nie, najgorzej. Ej, wywaliamy serwera, chłopaki. Ej, dobra, losujemy ostatnie dwa wyzwania, czyli teraz idzie to do ciebie i do Dave'a jeszcze po jednym. Tak, dokładnie, czyli teraz do mnie. O, jazda! Co tu się wylosuje? Co? Spędź minutę pod prysznicem! Minuta. Znowu to! Znowu, ostatnio na odcinku to się spędzić minutę pod prysznicem. Dobra, dawaj, idziesz. Weź mi, ale nie możecie mnie bić. Nie, nie bijemy cię, ale ty nie możesz się wyruszyć. Dobra, czyli... ale w wyzwaniu nie było nigdzie, że można mnie bić, więc nie. Dobra, nie bijemy cię, ale wejdziesz i nie możesz powietrza wziąć. Musisz tam no być. No dobra, to czekaj. Dobra, ja patrzę, no. Wchodź. Dobra. No to nie ma szans przeżyć. No nie wiem, zobaczysz, może... Nie, dobra, nie ma szans, już widzę, już mi połowa minęła tego. To ginę. O to chodzi. Ale to jest fajne. Na to się bardzo fajnie patrzy. Ała, no nie. O, już go zawija, już go bije. Ale tak, że akurat policjantowi drugi raz się to trafiło. No ile, mów ile masz serduszek. Nie pod... Serio, tak szybko? Aaa, dobra. Oczywiście, okay. Że tak, cześć. Czyli to jest... Czyli... No, otwórz mi drzwi! To jest 30 sekund wystarczy. Sacho, mega. Dobra, ale Dave, oddawaj łuk mój. Nie mam twojego łuku. Masz mój łuk, bo widziałem jak zabrałeś. No, wyrzuciłem go tam! A, dobra. Dobra, czemu chłopaki. Dobra, chłopaki, ostatnie wyzwanie do Dave'a idzie. Dobra. A tam jest już jedno, dobra. Więc już w sumie wiadomo, co będzie. Wyzwanie, podłoga to lawa! A to jest wyzwanie do wszystkich teraz! O! Ej, dobra. A jak to? Czyli co mam zrobić? Czyli wszyscy muszą stanąć gdzieś, gdzie nie ma... A nie możesz, nie możesz. Nie, no to! No to... Co? Dobra, już mam. Ja też mam. Ta? A gdzie ty masz neon? No na krześle. Czekaj. Dobra, koniec, ale nie wychodź, bo chcę zobaczyć, gdzie jesteś. Na tu, dobra. Dobra, no to wszystkim się udało w sumie tak naprawdę. Udało się wykonać wyzwanie, które było. No więc w sumie spoko, udało nam się, jest fajnie. Ej, myślę, że może by było takie coś nagrać jeszcze raz. Więc jeżeli wam się oczywiście taki odcinek podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i wymyślimy kolejne wyzwania i zrobimy koło fortuny z chłopakami. No i co, tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19. Jeszcze raz przypominam o Instagramie, o wszystkich linkach w opisie, o wszystkim tak naprawdę. I wbijajcie na Discorda, ponieważ to jest grupka, z której też chcemy filmy ponagrywać, więc tam możecie wysyłać fanarty i to wszystko będziemy przeglądać później na różnych przeglądach, które zaczniemy robić, ale to jeszcze nie teraz, chcę najpierw tą grupkę rozwinąć. Nieważne. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i na live'ikach. Pa, pa!